Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa serdecznie powitać na lipcowym spotkaniu czwartkowych spotkań z książką imienia Ryszarda Miaska. Dzisiaj witamy serdecznie Panią Małgorzatę Łaczkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. I chcemy Państwu przedstawić wyjątkową książkę, właśnie autorstwa Pani Małgorzaty, pod tytułem Wytańczone Mazowsze Witolda Zapały. Książka jest wydana przez wydawnictwo naszego muzeum i jest to publikacja, gdy się ją czyta, naprawdę wyjątkowa, przedstawiająca niesamowity folklor ludowy, piękno kultury ludowej, tańca wielkich dokonań zespołu Mazowsze. Ale chciałbym teraz przedstawić troszeczkę naszego dzisiejszego gościa, bo jest to też dokonania nieraz, można powiedzieć, takie szerokie, na kilka nawet biografii. Absolwentka dwóch szkół wyższych, Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie oraz Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, w tym także specjalność pedagogiki baletu. Jednocześnie też tancerka, solistka, inspektor baletu w zespole ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze. Ponad 20 lat czytałem. Tak, niesamowita historia, życie, dokonania. Ponad 20 lat w tym, no chyba takiej perełce, jeśli chodzi o Mazowsze, tak. Naszej kultury polskiej i ludowej. Wykładowca akademicki, także na dwóch uczelniach, zarówno i polskich tańców ludowych i narodowych, a także obecnie kierownik zespołu tańca ludowego Warszawa na Akademii Wychowania Fizycznego imienia Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Tak. Więc osoba niezwykle kompetentna, zdolna, działająca w wielu obszarach życia kulturalnego i zawodowego. Pani Małgosiu, bardzo się cieszymy, że jest Pani obecna. Bardzo się cieszymy, że możemy przedstawić Państwu dzisiaj tą książkę. Czytałem tę publikację trochę takim zapartym tchem, bo wszyscy znamy Mazowsze. Tak. Wielu z nas chciałby być na takich koncertach. Zawsze pamiętam, że każdy szukał, kiedy będzie grało Mazowsze. A dzisiaj właśnie mamy takie spotkanie z osobą, która właśnie ponad 20 lat żyła, uczestniczyła. Napisała Pani książkę poświęconą właśnie temu zespołowi, ale i także Panu Witoldowi Zapale. Tak. Chciałem zapytać o to, jak powstawała ta książka, czemu zdecydowała się Pani ją napisać, jakie jest główne przesłanie tej publikacji. Książka powstała dlatego, że Pan Witold Zapała, czyli bohater tej książki, był, bo już niestety nie żyje, był moim przyjacielem. Moim kolegą, którym przyjaźniliśmy się bardzo długo, bywał u mnie w domu i powstała dzięki temu, że wszystkie materiały prywatne, po prostu, które on zgromadził przez te lata, udostępnił mi. I na tej podstawie można było tą książkę napisać. Dlatego, że w zasadzie nie jest udokumentowane, w którym roku jaka choreografia powstała, dlaczego ona powstała, co było przyczynkiem do napisania tej choreografii, którą choreografię Zapała tak naprawdę najbardziej lubi, a którą może najmniej i dlaczego ona powstała. To wszystko działo się u mnie w domu. Ja to wszystko w domu, że tak powiem, najpierw przeszło przeze mnie, później zaczęłam pisać, a ponieważ kończyłam Uniwersytet Muzyczny trzeba było napisać pracę magisterską, więc pomyślałam sobie, że to akurat jest bardzo dobry moment, żeby napisać o nim tą pracę. Dlatego, że mimo tego, że to jest tak wielki choreograf, 60 lat prawie związany z zespołem Mazowsze. 60 lat? Prawie, wow. Tak. Więc nikt nie napisał o nim właściwie niczego. Jeżeli tam do jakiejś encyklopedii, to tam są 3 zdania. Czyli wypełnienie ważnej luki. Tak, tam nie ma żadnej publikacji, więc ja tą publikację postanowiłam napisać. Była to praca mrówcza, bo trzeba było wszystkie fakty połączyć. Czasami mojemu bohaterowi ulatywały jakieś tam fakty. Na przykład tu jest taka, potem Państwu pokażemy, taka ilustracja. Witold Zapała z Zizi Jamel. No i było napisane Paryż, tam rok tego z tyłu, no i pytam się szefie, bo tak mówiłam do naszego bohatera, szefie, kto to jest? A ja nie wiem, to jakoś w Paryżu, w kabarecie, ja nie wiem.
3 dni mi zajęło na podstawie zdjęcia ustalenie, kto to był. A to było, proszę Państwa, oczywiście środowisko taneczne to będzie wiedziało, Zizi Jamer, żona Rolanda Petit, wielkiego tancerza francuskiego, który zrewolucjonizował właśnie kabaret. Więc postać niebanalna, tak? I która rzeczywiście odcisnęła piętno w kulturze Francji. Zizi Jamer, a on nie pamiętał, że to jest Zizi Jamer. 3 dni buszowa... Jedna fotografia. Jedna fotografia, no, tak? Naprawdę jest mrówcza praca. Tak, to jest mrówcza praca, aczkolwiek uważam, że należało mu się to, absolutnie. Należało mu się to dlatego, że on rozmawiając z nim, opowiadał mi, jak on wpadał na tą choreografię, co było przyczynkiem do tej choreografii, dlaczego tak zrobił, a nie inaczej, dlaczego zastosował taki element. Tutaj może nie jest w tej książce, nie ma tak dużo anegdot, tak? Dlatego że pisząc pracę magisterską, mój promotor mówił, nie, żadnych anegdot, to musi być takie naukowe. Aby się przydało, powiem, żeby się przydało, naprawdę by się przydało, dlatego że no, to tak ubarwi tą książkę, prawda? Więc no i dlatego książka ta powstała. Bardzo dziękuję muzeum, że zgodziło się wydać drugie wydanie już, tak? To jest bardzo, bo tamte się rozeszło, nie ma już naprawdę. Tak, cały nakład. Nie ma, cały nakład się rozszedł. No mam nadzieję, że ten też i może będzie dodruk jakiś. Także no. Zachęcamy bardzo do zakupu. Zachęcamy do zakupu, oczywiście, że tak. Mhm. Widziałam niesamowitą ilość właśnie zdjęć, o których też Pani wspomniała. No, zwiedzone chyba praktycznie cały świat. Niemalże tak. Chyba wszystkie kontynenty. Jak Pani tak z tej perspektywy ponad 20 lat też towarzyszenia autor postaci poświęconej tej książce Panu Witoldowi, jak Pani patrzy na ten okres czasu poznania Pana Witolda Zapały, poznania zespołu Mazowsze, co Pani wyniosła z tego okresu i czym był dla Pani ten czas, okres w zespole Mazowsze? Okres w zespole Mazowsze to jest czas oczywiście mojej młodości, więc patrzymy na to zupełnie inaczej. Wszystko nam się podobało, tak. Pamiętajmy, że ja zaczęłam pracę w 1982 roku, więc jeszcze wtedy był stan wojenny i nie każdy mógł wyjeżdżać. No, ja wyjeżdżałam naprawdę, zwiedziłam cały świat. W takiej najbardziej egzotycznej podróży można zaleczyć Koreę Północną. Tak. Która rzeczywiście, no proszę obejrzeć sobie film pod tytułem Defilada, on tam jest wszystko pokazane. Są zdjęcia z tego wyjazdu. Tak, są zdjęcia z tego wyjazdu z Korei Północnej. Jest to rzeczywiście, ale co mi to dało? Oczywiście oprócz poznania świata, zwiedzenia fantastycznych miejsc, zobaczenia co na świecie jest ważne, to również zapoznanie się z pracą Zapały, nie tylko jako choreografa, ale jako pedagoga, jako kierownika zespołu. Jak trzeba zespół odświeżać, w sensie motywować, żeby był stale dobry i coraz lepszy, żeby nie osiadał i żeby nie spadał z poziomu. On to potrafił. Czyli oprócz takiego talentu choreograficznego, bardzo ważne kwestie takie psychologiczne, motywacyjne. Tak, motywacyjne, absolutnie. On nas motywował absolutnie, zawsze osiągał swój cel i zawsze miał swój cel. Nie było tak, że on nie miał celu. On wiedział na przykład, że w tej choreografii chce osiągnąć to i to. I ten cel osiągał. I to jest bardzo cenne, bo to jest człowiek, który był, przepraszam, nie mogę się przyzwyczaić, który naprawdę... Tutaj takie zdanie padło. Stanisław Jabek, świętej pamięci, pierwszy solista zespołu Mazowsze, powiedział, bo ja z nim wywiad przeprowadzałam. Tak, są 3 wywiady wspomnieniowe o panu Witoldzie. Tak. Zapytałam się jego, co takiego charakterystycznego, ponieważ oni się znali, oni razem uczyli się w Skolimowie, więc oni się znali bardzo dużo lat. Co takiego ważnego jest? A on powiedział mi jedno zdanie. Gdyby taki człowiek gdziekolwiek pracował na Zachodzie, to on by był po prostu znany wszędzie, tak? I nazwał go
Borysem Ejfmanem polskiej sceny ludowej, tak? A Borys Ejfman, to miłośnicy tańca wiedzą, że to jest wspaniały twórca, rosyjski choreograf, który zrewolucjonizował spojrzenie na taniec, w ogóle klasyczny. Czyli wpływ Witolda Zapały na polską kulturę, szczególnie polską kulturę ludową, był bardzo duży. Bardzo duży. Proszę pamiętać, tutaj zdradzę Państwu, nie powinnam, ale zdradzę, w książce jest to napisane, że tak naprawdę opracowanie wszystkich kroków uralskich to mamy dzięki panu Zapale. On to zrobił po raz pierwszy. Trzeba pamiętać, że on miał też bardzo dobre warunki do pracy, bo ówczesny dyrektor Mira Zimińska-Sygietyńska umożliwiła mu to, bo jak opracował te tańce góralskie, to zaprosiła do Karolina autentycznego górala. I on pracował tylko z góralem, ucząc się tych tańców, ucząc się tak, żeby móc przekazać później tancerzom. Tak? Więc rzeczywiście tańce powszechnie zwane ludowymi nie są proste, proszę Państwa. No to tak. Nie jest takie proste, absolutnie. To jest dosyć trudne. Ale piękne. Oczywiście on to, mówimy o Zapale, on to zrobił na potrzeby sceny, czyli choreografia nie jest taka autentyczna jak w tych tańcach, bo powiedzmy sobie szczerze, byłaby nudna. Ale on to uatrakcyjnił i to jest właśnie, proszę zobaczyć jego choreografię pod tytułem Lwowskie Winobranie, my to nazywaliśmy w skrócie Zielona Góra, gdzie angielski recenzent napisał, że porównując to do opery wielkiej, do wielkiej opery, że on patrzy, a tu jest światowej sławy w ogóle taniec, że on takiego tańca nie widział. Więc to jest geniusz. Polecamy Państwu naprawdę, bo zdjęcia i treść zawarta jest ciekawa. Co zrobił, jak zrobił, dlaczego zrobił, kto mu pomagał, bo to tam też jest zawarte, że przeważnie pomagała mu pani Mira. Zaczynał od tego, że jeździł do muzeów najpierw, etnograficznych. Najpierw badał ten region, czy rzeczywiście on jest warty, jaki tam jest kostium, jakie tam są prymki, czyli melodyjki. Wszystko to zbierał. Siedział w Muzeum Narodowym i też sprawdzał, jakie są melodie przez wielkich naszych kompozytorów z tego regionu wzięte, czy to są kurpiowskie, czy takie, czy inne, czy śląskie. I dopiero potem przystępował do realizacji choreografii. Tak, czyli on nie robił tak ad hoc, że nagle mu coś tam, aczkolwiek tam też jest napisane, że zapisywał na przykład w nocy się budził, bo mu się coś jakiś, i zapisywał jakiś, na jakimś skrawku papieru. I mam te materiały, proszę Państwa, wszystkie, przekazał mi pan Zapała, zapisane na przykład jego notatki, jak powstawała choreografia na przykład do tańców rzeszowskich. Czyli jednym słowem geniusz, ale i tytan pracy. Tak. Dbający o każdy detal. Tak. Tytan pracy absolutnie. I to jeszcze jest, jak mamy rozdział o młodości, tak. On kończył w Skolimowie. To on w Skolimowie, będąc w Skolimowie, Skolimów to, proszę Państwa, w skrócie to jest ten Centralny Ośrodek Szkolenia Artystycznego Związków Zawodowych, tak to się nazywało. Więc on zostawał, on przychodził na salę baletową i ćwiczył jeszcze sam. Wszyscy skończyli zajęcia, a on ćwiczył jeszcze sam. Więc to był tytan pracy absolutnie. On po prostu kochał to, co robił. Kochał taniec. Zresztą w 1957 roku zdobył nagrodę na międzynarodowym konkursie tańca w Brukseli. Więc to naprawdę. Naprawdę? To naprawdę. I zresztą on zawsze mówił, że żeby tańczyć dobrze, to trzeba tańczyć dużo. Aha. Dużo. I różnego rodzaju techniki taneczne, tak? Pamiętajmy, że to nam pomaga w tańcu. Jeżeli wzbogacamy swoje techniki taneczne, nie tylko taniec klasyczny, taniec ludowy, charakterystyczny, ale na przykład o jakiś tam modern, czy tańce rosyjskie, to jest nas tylko wzbogaca. I on tam czerpał różne pomysły, na przykład od Mojsejewa. Nie będę zdradzała jakie, ale czerpał. Przyznał mi się do tego, że czerpał. Więc tu też ukazane jest bardzo dużo wiedza Pani, też takich smaczków, ale i też obserwowania pewnego geniuszu, tytanu pracy. Tak. I tak widzę to bardzo wyraźnie, że dzisiaj też jest Pani kierownikiem zespołu ludowego, tak. Akademii Wychowania Fizycznego. W pewnym sensie jest to jakaś taka misja szerzenia jakby tego sposobu pracy, miłości do kultury ludowej, prezentacji piękna. Tak.
Ja chciałam powiedzieć, że jak jeszcze Pan zaparzył, to ja zaprosiłam go do, właśnie na Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego i on zrobił wspaniałą choreografię do Mazura, do opery Straszny Dwór, tak? Stanisława Moniuszki. I ja mu pomagałam prowadzić te próby, natomiast on, ja obserwowałam to, że im więcej pracował, tym bardziej odżywał. Tak? Czyli im więcej poświęcał się pracy, tym był zadowolony, uskrzydlony. To jest pasja. To jest pasja. I zresztą moi studenci powiedzieli, że jedna ze studentek, bo próby prowadził intensywnie, tak zupełnie jak w Mazowszu, tam nie było taryfy ulgowej, powiedziała mi, że ona w tydzień schudła 4 kilo. Tak? A próby były tylko wieczorami. Więc to nie była cały dzień pracy, tylko próba wieczorami. I on rzeczywiście zrobił tą choreografię bardzo dobrze. Co? Studenci mogli obserwować, jak on pracuje. I ja mogłam obserwować, jak on pracuje, tak? Uczyć się, bo to jest bardzo cenne i naprawdę rzadko kto ma okazję pracować z geniuszem i uczyć się od niego. Bo to na podstawie obserwacji uczymy się, jak on każdy detal, każdy element w żargonie tancerzy czyści. To znaczy, co on robi, jak dobiera elementy, żeby uzyskać efekt, który zamierzony jest. Tak? To jest bardzo cenne, bardzo. Mamy nagrania, nagrywaliśmy to, chcieliśmy, żeby to nam zostało dla potomności, to znaczy mój zespół, zespół Warszawa, no i ja. No i cieszymy się, że... I został, co nam zostawił spuścizni, jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale mam nadzieję, że zrobimy. Mamy na papierze, w nutach, w kostiumach przygotowane wszystko do zrobienia tańców podhalańskich, więc... Wspaniale! Życzymy wielu sukcesów, podążania tą drogą Pana Witolda Zapały. Jest tutaj pasja, jest tutaj miłość do kultury ludowej, do tańca. Pani Małgorzato, życzymy Pani, żeby to wszystkie zamierzenia, plany się ziściły. No, chciałabym bardzo. Mam nadzieję, że się ziszczą i że dalej będziemy pamiętać o naszej kulturze ludowej, bo to jest naprawdę nasza spuścizna. To jest to, co powinniśmy się szczycić. Zawsze to Rosjanie powtarzają. Jak ja się uczyłam tańca klasycznego, pytałam się, a jak to, ale po co wy się tego, wy powinniście promować swoją kulturę ludową, więc promujmy ją i między innymi mam nadzieję, że ta książka przyczyni się do tego, żeby promować tę kulturę. Promujmy naszą kulturę ludową. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za Pani obecność z nami. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałem bardzo zaprosić Państwa do zakupu tej publikacji. Małgorzata Łoczowska, Wtęczone Mazowsze, Witolda Zapały. Jest ona dostępna w sklepie internetowym na stronie www.mhprl.pl. Serdecznie zapraszam. Jeszcze raz Pani Małgorzato, dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeszcze raz.